samą Ukrainą mamy 535 km granicy. W czasie rzeczywistym, ja mówię zielonej granicy, nie chroni więcej niż 150 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie mamy żadnych barier. Możecie Państwo sobie przejść i tylko systemy elektroniczne dadzą znać. Tydzień temu niecały, kilkanaście kilometrów stąd, funkcjonariusze Straży Granicznej gonili samochód prowadzony przez Ukraińca, którym przemycano po przejściu granicy kilkanaście osób z Bliskiego Wschodu. Na granicy, proszę Państwa, białorusko-litewskiej w tamtym roku przez cały rok złapano 80 osób. Tylko w tym miesiącu 2,5 tysiąca. To się dopiero rozkręca. Służby informują, że na granicy z Turcją dziennie przybywa około 1000 uciekinierów z Afganistanu, a potencjał jest około 2 milionów. Proszę Państwa, musicie sobie uświadomić to, że tak naprawdę tu za chwilę zamiast turystów mogą być chmary nielegalnych imigrantów z Afganistanu. Nasza granica kompletnie nie jest chroniona, nie ma żadnych płotów. Ja tylko Państwu powiem, że w tamtym tygodniu Austriacy wysłali wojsko na granicę z Węgrami. Węgrzy mają płoty na granicy z Serbią, a trzy dni temu nielegalni imigranci użyli gazów przeciwko funkcjonariuszom węgierskim. Tu za kilka miesięcy może być gorąco. Ten rząd nic w tej sprawie nie robi, tylko czeka. Pytam się, na co czeka. To jest, proszę Państwa, wasze bezpieczeństwo i Państwo powinniście się domagać tego, żeby po prostu rząd zabezpieczył nasze granice. Dziękuję bardzo.